Cześć, z tej strony Nietyczna. Dzisiaj widzimy się już w domu i dzisiaj przyszedł ten dzień na unboxing naszego nowego lapka. Zaczynajmy. Okej, po pierwsze zaczniemy sobie standardowo od otworzenia naszego kartonu, a więc musimy go wpierw rozciąć. Mamy taśmę ochronną, mam nadzieję, że zwiastunik wam się podobał, wziąłem od Asusa. Szkoda, że nie miałem współpracy, bo by się... ucieszyli, że zrobiłem im taką reklamę za free. O, już widzę pudełko od naszego lapka. Tak, piękny unboxing. Nie będę robić tego jak unboxal, bo jeszcze chcę, żeby mój nowy lapek trochę przeżył. Co prawda nie ma tam HDD-ka, talerzówki, że mógłby się uspoić, ale mimo tego może być... No, wibracje mogą źle na niego wpływać, ponieważ radiator może latać po... po rdzeniu graficznym i po procesorze, a w taki sposób krzem będzie się kruszyć, no i przez to może się uszkodzić rdzeń. Dobra, mamy naszego lapka FX505DT. Dokładnie, nie wiem gdzie to T im wcięło, ale okej, mniejsza z tym. Okej, zabezpieczenie już zeszło i voila. Mamy naszego lapka, nie wiem po co tutaj coś markerem zostało zamazane. Dobra, tutaj mamy taką skróconą specyfikację. 15 cali, ekran Full HD, HDD 15 GB PCI Express SSD, czyli na M2. Mamy tutaj dysk, SSD. Karton jest ogromny. Dobra. Bajkom, tutaj mamy plombę naszego sprzedawcy, musimy ją rozedrzeć. Tak. Sorry za ostrość, Asus. Widać, prześwituje tutaj, na tej plombie. Mamy gwarancję 24 miesiące. Prawdopodobnie. I uwaga, uwaga. Pierwszy unboxing w Polsce tego modelu lapka FX505DT. Tak to wygląda. Wow. Tak, po pierwsze co do omówienia, zasilacz. 7,5 ampera, 2 przy 20 V. Dokładnie. Spory, spory. Tak, już się starło. Opakowanie proste. Dobra. Powiem tak, 7,5 ampera to dosyć sporo, w sumie ten lapek jest naprawdę bardzo prądożerny. Ile tu mamy? Chyba coś koło 150 W, tak? Tak, zasilacz 150 W nawet jest tutaj tak ładnie wyryte, jak widać. Dobra, przechodzimy dalej. W sumie z akcesorii jeszcze sam kabel do samego zasilacza i to tyle. Dobra, teraz tak, manuale, TUF Gaming, HDMI, czyli pewnie jakaś tam skrócona instrukcja, pierwsze uruchomienie, nie, to akurat objaśnienie jest, chociaż tutaj mamy chyba nawet pierwsze uruchomienie, przygotowanie urządzenia tak ważne i tak dalej, i tak dalej. Potem sobie to omówimy. To prawdopodobnie jest karta gwarancyjna i to się zgadza. I tutaj jest nasz sam sprzęt. Omg. Serio, jest to po prostu piękne, ja już widzę ten kolor radiatora. O, tak. Już to widzę, dobra. Pozwólcie, że wyciągnę go obiema rękami naszego Asuska. Uwaga, uwaga, pierwsze otwarcie. Matryca matowa. Klawisze, klawiaturę mamy tutaj RGB. Wszystko jest chyba wykończone plastikiem z tego co widzę. Tak, mamy tutaj Ryzena 5 GTX 1650. Mamy tutaj jeszcze technologie ciekawe od Asusa. Poczytam pierwsze uruchomienie i chyba uruchomimy tego potworka. Dość istotne info i wy też o tym pamiętacie, jak będziecie mieli nowego lapka, aby przed pierwszym użyciem notebooka, w tym wypadku naszego lapka, naładować przez 3 bite godziny. Ok, a więc podłączamy naszego lapka do ładowania. Jest symbol ładowania i odpalamy go. Wow. Pierwsze uruchomienie. FX505DT. Wersja AMD. Wow. Ekran jest naprawdę mega. Wiem, że to jest mój pierwszy kontakt i może to jest trochę na wyrost powiedziane, aczkolwiek w porównaniu do poprzedniego Lenovo widzę po prostu już tam różnicę. Pierwszy mój kontakt z urządzeniem i już naprawdę widzę po prostu ten ekran. Jeszcze mamy piękną klawiaturę RGB, którą możemy sobie jasność regulować, zwiększać. Ma chyba 3 poziomy. Raz, dwa, trzy. Tak, łącznie z wyłączonym, czyli w sumie mamy 2. Raz, dwa. Nie. Mamy łącznie 3. Łącznie z włączeniem to chyba 4. Ale dobra, nieistotne. Możemy oczywiście naszymi diodami RGB za pomocą oprogramowania
Aura, Asus Aura RGB, możemy zarządzać. O, i mamy pierwszą konfigurację, proszę bardzo. Chyba sobie przebrniemy przez to. Wiem, że milion razy pokazywałem to na moim kanale, ale w sumie czemu by nie? Jest język polski. Trochę dziwny ten Windows, ale dobra, bo tych języków jest tak podejrzanie mało. Tak. Kontakt jest z nim naprawdę bardzo przyjemny, jeżeli chodzi o samą rękę. Tam blanowo to było bardzo zimno, bo tam była chyba miedź. Aluminium, które się strasznie gnieło, a tutaj... Nie gnie się to jakoś specjalnie mocno. Jest lepiej niż w poprzednim lawku. Polska, tak... Przebrniemy przez tą pierwszą konfigurację, tutaj GTA 5 jeszcze planujemy potem wstawiać, ale niestety, żeby to zrobić, musimy mieć nośnik CD. Tutaj IC Boxa przerabiałem na 12V, także jakby trzeba było, mogę wyjąć nagrywarkę z mojego kompa i podłączyć IC Boxa przez USB 3.0 i możemy instalować GTA. Dobra, ale to w następnym odcinku wykonamy sobie testy syntetyczne, dzisiaj go skonfigurujemy i uruchomimy. Chcesz dodać drugi układ klawiatury? Jak zwykle, pomiń. Wow. O, już moje Wi-Fi jest widoczne. 5 GHz, 2, 4. Połącz. Może wejścia sobie omówimy przy okazji. Tutaj mamy dwa USB-ki 3.1. Tak, dwa USB-ki. Sorry, trzy USB-ki 3.1. Jedno HDMI 2.0 i port Ethernet RJ45 na skrętkę UTP. Oczywiście, czyli standardowy Ethernet. Tutaj mamy kompo jacka, czyli złączenie mini jacka ze słuchawkami plus mikrofonem. Dobra, już tutaj hasełko na szybko wpisałem. Przechodzimy dalej. Niestety z takich dodatkowych cech, jeśli chodzi już o, jeszcze o specyfikację, mogę dodać, że mamy tutaj ekran 120 Hz, a więc... Przy tej karcie graficznej nie wiem, czy to jest takie dosyć mądre posunięcie, aczkolwiek jeżeli ustawimy GTA 5 na troszeczkę takich bardziej normalnych, niższych ustawieniach, to dałoby radę to osiągnąć. Dobra, już mamy pierwszą konfigurację. Polska, suggested. Get started, Chrome. Oczywiście tylko po to, żeby pobrać Edge, żeby pobrać Chroma. Naprawdę, wiem co mówię. Dobra, lepsza bateria, póki co nie potrzebujemy lepszej wydajności. Mamy Bluetootha domyślnie włączonego. Dobra, ogarnę parę rzeczy i w sumie tak to wyglądała pierwsza konfiguracja. Dalsze testy będą w kolejnych dniach. Pojutrze postaram się coś wrzucić, albo może nawet jutro. Pojutrze mam urodziny, tak swoją drogą. Co nam się w menedżerze urządzeń dzieje ciekawego? O, wszystko zainstalowane. Fajnie, nie musimy się martwić, karty graficzne. AMD Radeon Vega 8 Graphics. Jak widzimy, i z Radeonkiem mamy GTX 1650. Hurra. Trzeba będzie GeForce Experience zainstalować i to wszystko, najnowsze sterowniki. Ła. Ciekawe jak speed test pójdzie na tym internecie. To mnie ciekawi, póki co najbardziej. Z tego co możemy zrobić, bo nie mam tutaj żadnego, nic jeszcze skonfigurowanego, tak w sensie Chroma nawet jeszcze nie mam zainstalowanego, wiecie. Pierwszy nowy lapek. Pierwszy, w sumie drugi nowy lapek. Uwaga, uwaga, speed test na nowym lapku. Mamy internet 1 gigabit na sekundę na łączu kablowym, a tu ile osiągniemy? To mi się nie podoba. No nie jest tragicznie, ale dobra, pierwsza konfiguracja, może są sterowniki do karty sieciowej. Swoją drogą jestem ciekaw ogólnie, jaki tutaj mam osprzęt taki dalszy, w sensie jaką tą kartę sieciową. 81 prawie 100 wyciągnął, ale uploadu 70, także nie jest źle, ale jeszcze sterowniki można zaktualizować. Realtek 800, aha, czyli mam od Realteka kartę Wi-Fi, no i wszystko jasne. Sterownik, 19 rok, o, czyli dosyć świeże, ale może być jeszcze z tego miesiąca coś. Także to jeszcze stojowo jeszcze sprawdzę. W każdym razie jak na początek nie jest źle, jeżeli chodzi na taki, można powiedzieć, rezultat prosto z pudełka. Dobra, teraz trzeba będzie Chroma pobrać. To dźwiękowo mamy od Realteka. Umie informacje o aktualnie zużytych zasobach naszego lapka. Tak to właśnie wygląda. Ostrość w końcu udało mi się złapać jakimś cudem. Mamy nawet zarządzanie telefonem, już zaraz ściągnę aplikację. Się tym pobawię wszystkim. Mamy zużycie RAMu, procesora. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, jest tak. Nie jest źle. Puszczę wam na maksa. Mamy dodatkowo korektor graficzny oraz
właśnie to regulację efektów DTS Audio, taki equalizer. Można coś takiego powiedzieć, takie ulepszenie dźwięku, coś jak Dolby Atmos, coś podobnego. Mamy dźwięk surround, na przykład, który powoduje, że dźwięk jest bardziej piskliwy. Mamy regulację zaawansowaną, niskie tony, głos, tony wysokie. Jak niskie podkręcimy na maksa, to i tak basu nie słychać jakoś szczególnie. Przy maksymalnych głośnościach jest bardzo piskliwie. To zauważyłem. A więc anuluj. Mamy jeszcze dźwięki 3D, co powoduje, że nasz dźwięk staje się taki bardziej przestrzenny. Mamy jeszcze możliwość dźwięku surround, wzmocnienie poziomu dźwięku. I oczywiście to bardzo pomaga, ale dźwięk zaraz staje się bardziej piskliwy. Jak słyszycie. Bez tego jest trochę czyściej, ale dobra. W końcu to jest lapek do gier, nie do muzyki, aczkolwiek nie jest tragicznie. Dałoby się na tym słuchać muzyki. Co prawda nie ma jakiegoś szału, nie ma subwoofera. Mamy tylko dwa głośniczki, 2x2 W. Mamy 4 W w RMS-ie. Tutaj lewy, prawy kanał. Tak wyglądają ich maskownicy, tych głośników. No prawie, że są niewidoczne dosłownie. O, teraz widzicie, to jest maskownica. Właśnie lewego i prawego głośnika wygląda w taki sam sposób. Już do Chroma się zalogowałem, jak widzicie. Tak to wszystko wygląda. Jutro piszcie, czy chcecie testy właśnie z GTA 5. Dzisiaj będę instalować dwie, trzy godziny ładne. Pójdę po nagrywarkę z kompa, wyjmę ją tymczasowo. I tutaj włożę. Dobra. Ua. Testu z gier wam nie mogę zrobić. No mogę co najwyżej na szybciutko Robloxa zainstalować i zobaczyć, jak to będzie chodzić. Tylko on ma V-Synka na 60 FPS-ów, no to tak trochę średnio dla tej matrycy 120 Hz. Jak możesz się usłyszeć, odpaliłem w aplikacji tryb Turbo. Tak chodzi wentylator na maksymalnych ustawieniach. Zegary procesora mamy podkręcone. Teraz Robloxa instaluję. Donatent install, o. Dodatkowo jeszcze tutaj mam myszkę od Logitech G102 Prodigy, a więc będzie większa precyzja. Oprócz tego, chociaż widzę, jak ona teraz chodzi na tych domyślnych DPI i na tym ekranie 120 Hz, to jest bardzo szybko. Uła. Będzie ciekawie, powiem wam, będzie ciekawie, będzie z czego nagrywać. Uwaga, uwaga, Vehicle Simulator, dopiero co Robloxa zainstalowałem. Chyba wczytałem się szybciej niż gra się wczytała, dokładnie. Wow. Ła. No nieźle. Settings, grafika na maksymalne, performance stats on. I zobaczymy, jak to będzie śmigać. Ła. Dźwięk jest naprawdę mega, oh my god. Jak to płynnie chodzi, wiem, że to trochę głupie, że testuję takiego lapka na Robloxie. A jak tak to chodzi na Robloxie, to ja już widzę, jak to na innych grach będzie chodzić. Dobra, wyjmujemy telefon, respimy jakiś pojazd. No oczywiście, że Roadstera 2.0. A cóż by innego? F. Tutaj nawet i mógłbym nagrywać bandicamem i nie byłoby strat za dużych. Oh my god. Jak to płynnie chodzi, naprawdę. Zero opóźnień. Zero spowolnień. Mega, po prostu mega. Wow. Wygląda na to, jakby Roblox nawet był po prostu za słaby jak na mój lapek. Tak to chodzi dosłownie. O my god. Jestem w szoku dosłownie. Ua. Szkoda, że GTA 5 póki co nie możemy odpalić, bo jeszcze nie zainstalowałem. Dopiero unboxing zrobiliśmy. Ale spokojnie, będą jeszcze przyszłe testy. A więc nie ma z tym najmniejszego problemu. O my god, kamera się tak szybko zmienia. Za mną się tutaj raczej nikt nie będzie chciał ścignąć z Teslą, chyba że będziemy mieli jakiegoś śmiałka. O, jednak mamy.
Zobaczymy, jak się uda. Co on tutaj ma? Agera R, chyba jak zobaczył mu tą Teslę moją, no to... A nie, jednak dobra. Ścigniemy się, zobaczymy, jakie będą opóźnienia. Jaki czas uda mi się osiągnąć. Jak poniżej 5, to będzie mega. 5, 6, 67. No mniej więcej tak podobnie. Podobnie jak na kompie po kablu, gdzie jest bezpośrednio 1 gigabit na sekundę, bo robiłem speed testa. Co tu się na czacie dzieje? Let me drive it, XD, tak. Wow. Póki co, jak na Robloxie, mega. Trochę głośno się zrobiło, może przełączymy go teraz w tryb cichy. To są po prostu profile zasilania takie zrobione. Bo z tego co poznaję, właśnie nie możemy tutaj zarządzać po prostu baterią, a ten chyba Windowsowy to już tak, pojawia się właśnie ten pasek zarządzania, to jest ten standardowy, ale Silent będzie spoko. Mamy tutaj dwa wentylatory, CPU fan i GPU fan, tak przy okazji, tak dla ścisłości. GPU load nie ma za dużego, bo w zasadzie wyłączyłem już Robloxa, ale sami widzieliście, jak to po prostu zasuwa. Wow, naprawdę mega wow. Teraz w sumie co by było, 3D marka i tak dalej, to chyba jutro sobie zrobimy. Teraz to był taki bardzo rozszerzony unboxing, bo to nie będzie dla mnie żaden problem. Póki to muszę mu zaktualizować Windowsa, sterowniki jeszcze do Nvidii dodatkowe i wszystko będzie spoko. Dobra, lapek się spisuje naprawdę na medal. Diode caps locka jest fajnie zaakcentowana takim czerwonym kolorkiem. Takim samym zresztą jak i dioda przy klawiszu zasilania. Dobra, idę montować na kompo, bo tutaj Vegasa jeszcze nie mam. W sumie mam to wszystko na dysku Google. Może nawet tutaj uda mi się zmontować film, zobaczymy. Te wszystkie rzeczy musiałbym przerzucić sobie, bo jeszcze z tego lapka tutaj na dysku mam. Spoko, to wszystko da się zrobić. Dobra, w każdym razie życzę wam miłej reszty wakacji, tak miłą, jaką ja mam aktualnie. Bo dla mnie to jest mniejsza część, dosłownie jak tego lapka dostałem na urodziny. Trochę dwa dni z wyprzedzeniem trochę, ale no... jestem naprawdę bardzo szczęśliwy teraz. Dosłownie takiego sprzętu chyba jeszcze nigdy nie miałem o takich parametrach tak dobrego. Co prawda są jeszcze lepsze lapki gamingowe za 16 kafli, za 10 kafli, ale jak na lapka za do 4000 z takimi parametrami, ekranem 120 Hz, jest naprawdę świetnie. Dobra, to do zobaczenia do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!